Święto Ziemniaka zorganizowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 wspólnie z nauczycielami było wyjątkową atrakcją dla uczniów. Zobaczcie Państwo sami, co się wtedy działo. Po raz pierwszy w zespole szkolno-przedszkolnym zorganizowano Święto Ziemniaka. Rada Rodziców wymyśliła, że dobrym pomysłem będą imprezy związane z darami ziemi. Dzisiaj organizujemy pierwszą edycję Święta Pieczonego Ziemniaka. A skąd taki pomysł? No już pomysł chodził kilka lat po głowie, ale jakoś nigdy nie udało się go zrealizować, więc po namowach i wspólnych debatach z Radą Rodziców udało nam się wdrożyć ten pomysł w życie. Pomysł jest taki, żeby co roku był inny temat przewodni, na przykład święto dyni, święto jabłka czy kapusty. Jest pomysłów mnóstwo, więc można czerpać z tego, co przyroda nam daje. Ziemniaczane pyszności przygotowane przez Radę Rodziców, konkursy zainicjowane przez nauczycieli szkoły, jednym słowem wzajemna współpraca przyniosła efekty. Dzień kartofla, ziemniaka, zależy jak kto woli i jaki region. Mamy wspaniałą Radę Rodziców z cudownymi pomysłami. Oni są inicjatorami, inicjatorkami tej właśnie imprezy. Będzie się działo, będzie ziemniak na wiele sposobów. Zaczęła się jesień. W naszej szkole obchodzimy Dzień Ziemniaka. Są różne konkursy i występy robimy. Jest świetna atmosfera, lubimy się bawić, jest fajna zabawa. Dzisiaj jest Święto Ziemniaka, no i szkoła tam mówiła, żebyśmy przyszli. Z której klasy jesteście? Pierwsza A. Wy jesteście z pierwszej klasy, to będzie wasz pierwszy występ w szkole. Tak. A wiecie, z jakiej okazji występujecie? Z Dniu Ziemniaka. W Dniu Ziemniaka. I co będziecie dzisiaj przedstawiać? Deszczowy dzień. Deszczowy dzień i naprawdę się dzisiaj postaramy. Nawet jeśli nam na próbach nie wychodziło, to dzisiaj musi wyjść. Wrzesień i początek października to w kalendarzu rolniczym czas zbioru roślin okopowych. Święto Ziemniaka, zainicjowane przez Radę Rodziców, zorganizowane przy współpracy z nauczycielami, wyzwoliło w uczniach tej szkoły wiele pozytywnych emocji. Wszakże nie tylko nauka jest ważna. Zabawa i bliski kontakt z przewodnikami, jakimi są właśnie nauczyciele, jest najważniejsza.